Hola compañeros, me nombre Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka serii Worlds Battle Cry 3. I mamy tutaj wskazówkę dnia. Zobacz sobie Worlds Battle Cry 3, w sensie stronę Worlds Battle Cry 3 na... Tutaj mamy, prawda, domenę strony. To... Co? O kurczę, to ma często jakieś nowe scenariusze, jakieś... Co? Serio? Ej, wow! Nie wiedziałem, ale to by trzeba pewnie mieć oryginałkę, żeby można było z tego na legalu skorzystać. Nie, żebym nie miał. Kurde. No dobra. Także, lecimy dalej. Nagrywamy teraz z kim? Kim teraz? Paladynem, wiecie? Paladyna bym chciał sobie wyekspić. Chciałbym mu dać jeszcze kilka punktów w inteligencję. Weźmiemy sobie zielony kolor. Zagramy sobie sam na sam, wiecie? Zagram sobie na księcia. Tak? Czy nie tak? Tak, zagramy sobie jeden na jeden tym razem. Ileś tam punktów, gramy paladynem, więc spoko. Zagramy sobie tym razem orkami. Orkami. Dobra. Nie, żebym nie lubił orków, spoko są, ale... W dwójce mi się bardziej podobali, bo mieli bazyliszki też, jak minotaury. No, te też mają sporo innych fajnych rzeczy. Orki są bardzo spoko, ale to jest chyba jedyna rasa, która nie potrafi naprawiać budynków. I to jest trochę bolesne. Ale, dobra, mamy ukrytą mapę. Mgła wojny jest, oczywiście standardowe zwycięstwo. Zastanawiałem się też, czy by nie nagrać chociaż jednego scenariusza, w którym będziemy grali bez bohaterów. Kompletnie. Że tylko i wyłącznie rozwijanie miasta, sama armia i po prostu strategicznie wszystko tak budować i rozmieszczać. To byłoby fajne też, wiecie? Ale myślę, że jeszcze nie w tym odcinku to zrobię. Teraz się już nastawiłem, że będę grał tym paladynem, więc zagramy sobie paladynem. I myślę, że jak będę grał elfami jak będę grał, to będę grał bez bohatera wtedy. Bo elfami będę miał przewagę wtedy. Nie, tego nie chcę. Chcę tego do budowania. Was nie chcę, bo nie chcę was tracić. Nie chcę, żeby ginęli. Zrobimy sobie snajperów do wieży, gobliny do odkrywania terenów i też do wież. Snajperów więcej? Czy ja chcę kogoś do osłony bohatera? No szczerze to tak niekoniecznie. Może tego do wzywania goblinów? W sumie może się przydać. On generalnie jest kiepski, on jest moim zdaniem za drogi. Ma fajną umiejętność, że może faktycznie tam chyba 5 goblinów wzywa. Ale to drogie to zaklęcie jest i zanim mu się ta mana naładuje, to się zejdzie. No ale okej, weźmy sobie jednego tego, niech sobie stoi w mieście i będzie mi gobliny spawnił, które będę później wsadzał do wież, na przykład. Więc... zacznijmy już budowanie, odkrywanie terenów tymi panami. Was wsadzę wszystkich czterech do tej wieżyczki. Albo może nie wszystkich. Jeden tu. Ty tu. Ty, buduj. Panie, buduj coś. Hero. Hero 108. Lecisz. Mój bohater Paladyn nie jest w stanie wezwać żadnych jednostek. Jedyne zaklęcia to są tak naprawdę te leczenia. No i wziąłem sobie tutaj te dwa pierwsze zaklęcia tylko i wyłącznie po to, żeby się mu zbuffować, zwiększając sobie jeszcze pancerz i odporności, co jest też bardzo spoko. A, tutaj są... Legowisko Gnoli, więc jest to bardzo groźne. Zapiszę sobie, bo jakbym stracił bohatera, to bym wolał wczytać, jednak wiecie, i chcę to jednym nagraniem zrobić, żeby nie było tak, że ja to zagram, zginie mi bohater, jeszcze przegram i będzie trzeba od początku do nagrywania się zabierać. A ja nie chcę tutaj wrzucać na YouTube'a porażki, bo myślę, że to nie będzie nic fajnego i ciekawego. Może... mógłbym wstawić, nie wiem, grę, w której mógłbym przegrywać, ale ostatecznie bym wygrał i to mogłoby być ciekawe, ale porażka... Nie sądzę, żeby wam się chciało oglądać porażki. W tej grze przynajmniej. Bo w League of Legends na przykład porażek mnóstwo wrzucałem, bo miałem chyba 50% moich gier to są porażki. A, Qtas pobije dwa gobliny. No to jest naprawdę ścierwo.
Goblin to jest w ogóle chyba najsłabsza jednostka w grze, nie licząc oczywiście budowników niektórych. Tak mi się wydaje, że Goblin jest słabszy nawet od szkieleta. Nie jestem pewien, ale chyba tak. Ale gobliny właśnie jest to taka jednostka bardzo szybka i orkowie tylko mają dostęp do goblinów oczywiście. Szybka taka taki szybki zwiadowca, który też jest równie skuteczny w wieży jak każda inna właśnie podstawowa piechota. A i właśnie ten wódz goblinów działa jak, dwóch goblinów w wieży, więc się bardzo opłaca takich goblinów wsadzać też. To jest mega dobre. Na przykład ta wieża bije już 97 z bardzo dobrym kombatem, szybkością i zasięgiem. Ta wieża jest naprawdę OP w tym momencie. Jest w bardzo dobrym miejscu położona w dodatku. Więc tak, gramy... O, żeż ty w mordę. 4 salamandry. Aha, demon jest priestem, czyli jest typowym kolesiem, który leczy i ma też magię... tą co ja, czyli poznania. Tak się to chyba tłumaczy. Tutaj podbiegniemy, ukradniemy mu te 3 kopalnie. Cały czas musimy biegać i zbierać te kopalnie, tak jak on to robi, żebyśmy nie byli w tyle. Nie, moment, spokojnie. Musimy jak najszybciej do drugiej ery. Was daję do kamienia, was do złota. Teraz budujemy... Najpierw to bym chciał. Skoro walczę z demonami, to się to też tutaj przyda. Będzie też strzelało w diabliki. Dobra, nie będę tam mu podchodził do bazy. Niech sobie tam, niech się rozwija. Z demonami będzie ciekawie. Orkowie przeciwko demonom, myślę, że to może być dobre, bo orkowie jest to bardzo silna rasa. Mają dostęp do fajnych, silnych jednostek, które się produkują dosyć szybko i są one dosyć tanie. Demony też są bardzo silną rasą i większość ich jednostek, tych skutecznych, znaczy w sumie nie tyle skutecznych, bo mają też naziemne jednostki bardzo skuteczne, ale no większość ich jednostek jest latających i jest to generalnie bardzo przyjemne. Mają diabliki, sukuby i demony. No i do tego oczywiście dochodzą jednostki latające z gniazda, czyli na przykład nietoperze, harpie, no i oczywiście smoki. I ich tytan również jest latający. Więc bardzo spoko są demony. Z tymi gnolami będzie problem. Mam nadzieję, że nie będą polowali na mojego bohatera. Chciałbym jak najszybciej się tak naprawdę pozbyć tego budynku. On tutaj anioły będzie sobie produkował. Nie mogę na to pozwolić. Zrobimy sobie to i zacznę te gobliny tworzyć. Widzę, że tutaj gnol był neutralny, do mnie podszedł, ale zginął niemalże instantowo, więc nieważne. Na tyle szybko zginął, że chyba nawet nie miałem komunikatu, że jestem atakowany. Gdzie? A, tam. Dobra, walić to. Nie będę tam biegł. Zabijmy tego diablika. Okej, tutaj już się zrobili, więc lecicie teraz do żelaza. Dobra. Nie chcę bohaterem walczyć z tymi gnolami. Ta gra może być dosyć długa. Mimo że jest to jeden na jeden, to myślę, że może być to dosyć długi odcinek. Was do żelaza, dobra. Tutaj ulepszenia i orkowie, niech się produkują. Szybko robimy też wybieg wilków. Do wilczków. Tutaj Z2 może? Chociaż nie wiem, czy warto, bo w sumie tutaj tylko wilków można produkować. Więc myślę, że sobie daruję. Albo zrobimy tak. A, ten mają właśnie maszynę oblężniczą już w pierwszej erze. O kurde, nie walcz z nimi, panie. Już ma anioła. Trzeba to zniszczyć albo mu to przejąć. On nie może tych aniołów produkować. Demony z aniołami, to będzie straszne. Zwłaszcza, że jestem orkami. Orkowie są źli, a anioły mają podwójne obrażenia przeciwko złym istotom. Więc to będzie... Będzie ciężka ta gra. Już to czuję, że mogę to przegrać, że może... Możliwe, że będzie trzeba to nagrywać od początku. Już tu wieżę jakąś postawił. Bij te wieże. Rzuciłem sobie odporność, prawda? Nie, pancerz. Nawet nie wiem. O! Jeszcze mi weszła odporność na ogień. Więc w tym momencie, jakby stąd anioł wyszedł, to bym go bez problemu rozwalił. Archanioł do mnie się przyłączy, jeżeli mu dam 800 zł, ale ja mu nie dam 800 zł, niestety.
Mam tylko jedną kopalnię do złota, więc jest ciężko. Generalnie. To chcę jeszcze jedno koniecznie. Tutaj. Tu jest ok. Czy ja chcę więcej tych goblinów? Nie. Bo one mi złoto niepotrzebnie zabierają, więc ja ich nie chcę więcej. Ty, zespawnuj mi te gobliny. Co ja wami mogę zrobić? Możecie na przykład iść rozwalić jakąś kopaleńkę. Ale gdzie? Przeleźcie się tak po prostu. Oj, was w sumie. Albo nie, zostańcie. Zostańcie w mieście, zbiorę was. Możecie się przydać. O, na przykład do pokonania tego tutaj mogą się przydać. Z nadzieją, że one będą fokusowane. Ja tych aniołów nie będę mógł zbytnio produkować, bo są trochę drodzy. Oczywiście rozważę opcję mimo wszystko produkcji ich, ale... Ale tak nie, jeszcze nie teraz. Bo demony też są źli, więc fajnie byłoby mieć te anioły. Tu jest kopalnia złota. Chciałbym ją cały czas mieć w miarę możliwości, wiecie? Myślę, że... Postaram się tam osłonić to miejsce. Oj, 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 niedobrze. Spróbowałbym zawalczyć, wiecie? Zbafuję się. Okej, anioł zginął. Nie mam odporności na ogień niestety teraz włączonej, więc jest z nimi ciężko. W razie czego się silne potą. Dobra, poszli się jebać. Pięknie. On uciekł. Dobra. Palę się. Ale to nic. Pod którym ja mam heala? F4. No dobra. Dobrze, dobrze poszło. No jak mówię, no jeżeli chodzi o mojego paladyna, to nie jest on... Jest on, nie wiem, z 3 razy słabszy przynajmniej od mojego wojownika Minotaura. Jeżeli chodzi o walkę wręcz. No ma 200 HP mniej. Obrażeń chyba też ma ze 20 mniej. Ma dużo mniejsze szanse na kryta, no i ogólnie no jest takim kombosem jednak z leczeniem, z walką, więc to, a wojownik jest mój jednak full. O, jak ja tam zginę, o jak ja tu umieram, o Jesus! O! Dobrze, że w sumie się pojawił gościu. Się pozbędziemy od razu. Ole to było. Zapis, bo to jest dobry moment w sumie, żeby zapisać. To jest fajny item, wam powiem, na zabójcę. Obrażenia. Obrażeń w ogóle nie daje, bo tylko plus jeden niestety. Zmienia obrażenia na przebicie, co jest też bardzo słabe. Ale to jest chyba przedmiot, który daje najwięcej attack speedu ze wszystkich, ale nie jestem pewien. A no i mi zabrał w końcu te kopalnie jednak. Nie wiem kiedy, jak, ale zabrał. Dobrze, wiecie co? Bierzemy was na ochronę bohatera i lecimy tam. Trzeba się go pozbyć. Wyleczył się. Niedobrze. Przejmijmy to. Tu jest ok. Tutaj niech się robi to ulepszenie. Ale co to dawało? Chyba kombata i... Nie, szybkości tylko. No dobra, też spoko. To... Koniecznie... What the fuck? Niedobrze. Oj, niedobrze. Zniszczą mi te wieże. Wrócić się tam. Dziadosko. Nie? O, żeż w mordę. Dobra, bohaterem się tam wracam. Straciłem mojego budownika, który miałem w świcie, który mi generował kryształy. No nie, no to jest bardzo źle w tym momencie. Jest okropnie.
Zniszczył mi wieżę, zniszczył mi jeden budynek, zabił mi pracownika. Jestem w trzeciej erze, jestem generalnie zacofany w tym momencie strasznie. Tutaj też jednego. Muszę szybko zrobić do troli. No, Mendo. Daj mi to, cokolwiek to było, daj mi to. Dobra, nieważne. Cure. Podaję w piątką. Jeszcze mi nie stać na to. Okej. Okay. Dobra. Dziadowsko jest. Niech się robią oni. Bohaterem trzeba iść tam to przejąć, bo mnie stać na te anioły, ja bym chciał je produkować. Potrzebuję was, w chuj, bardzo. Nie, cofnij. Dobra. Ciebie bym cofnął, panie. Idź do wieży. Okej. Nie, was nie chcę. Od razu niech się produkują te trole. Jeszcze jeden budynek do troli. Jajcarnia jakaś. Tam. Tak. Dawać. No już, rozwalamy te wieżyczki szybko. Nie ma bohatera, więc teraz do piątej ery nie będzie mógł przejmować budynków w gościu, więc mam w tym momencie lekką przewagę, powiedzmy. No zestrzelcie to, dobrze. Teraz to chcę znowu mieć. Wieża jakaś tutaj. Przejmuj, panie, przejmuj. Podejście tam bliżej i strzelajcie po prostu automatycznie. Was koniecznie z tym ulepszeniem. Tutaj jakaś wieżyczka. Albo moment. Tutaj miałeś zrobić jej carnię. Zrób ją. Dobra, troll jest też dosyć tanki. Mimo iż jest to strzelec, on jest też w miarę tanki. Anioły niech się produkują. Ja tu będę stał bohaterem. Ja tu po prostu będę stał. I skoro tak, to was tutaj. Ja chcę mieć te kopalnie tutaj koniecznie. To mogę stracić, wywalone. Te dwie no, są dosyć blisko mojej bazy, więc też nie pozwolę ich sobie zabrać. Tamte cztery wysrane. Na nie mam. Mogę ewentualnie spróbować się do nich przejść, by je zniszczyć, ale potrzebuję też mieć obronę tutaj na mieście. Puszników na pewno zostawię, bo oni i tak się do niszczenia budynków nie nadają. A, do obrony w takiej sytuacji jak najbardziej. O. Cholera. Harpie wysysają manę, zatruwają. A, i anioły też będą miały leczenie, więc spoko. Pięknie. Czekać tylko na heala, na manę. Mikstury nie będę tam zużywał, nie warto, myślę. A, ty. Chciałem, żebyś ty tutaj postawił wieżyczkę, którą wypełnię kusznikami i... Właśnie, wami. Oni są bardzo dobrzy do wieży. No i też walczą całkiem nie najgorzej. Co to było? A, diablik mnie krytycznie musiał uderzyć. Shit. Dobra. Nie zatruj mnie. Dobra. Jest okej. Jest pierwszy anioł. Niech się oni tam nazbierają. Chciałbym kolejną arenę. Czy co to jest? Battle Yard. Nie wiem, pobojowisko? Nie, Battleground chyba to jest pobojo. Nie wiem.
Jak to się. Jak to przecież tłumaczyć Battle Yard? Jakieś tam miejsce bitwy, w którym, nie wiem, się szkolą najwidoczniej. Nieważne. In the name of truth. Dobrze, aniołku, dobrze. Napierdalaj ich tam. Tutaj czwartą erę. Szamanów będę mógł robić już. Szamani już są bardzo spoko. Mamy też troli sporo. Z kamieniami nie mamy problemów. Mamy tu też kolejne miejsce do tych... do kamieni. Kolejne miejsce. Kolejną kopalnię. Zrobimy czterech tutaj. Jak oni się skończą robić, to kolejnych czterech też będę w tym budynku robić. Myślę, że tak będzie szybciej. Demon leci. Ma podwójne obrażenie przeciwko dobrym istotom. Mój bohater też jest dobry, więc jak krytnie w takiego mojego bohatera będzie źle. Ale ja mam też obrażenia dodatkowe przeciwko złym. No i mam anioła, który też bije podwójne obrażenia tym złym. Dobra, demon padł. No to jest cała generalnie zgraja, widzę. Jednostek, ale to nic. Shit. Jest niedobrze. No, bardzo źle to wyszło. Ale cóż, ważne, że się obroniłem, więc teraz mam okazję go chyba zaatakować. Myślę, że zbiorę armię tutaj. Spróbuję mu zniszczyć też kopalnie wszystkie i go po prostu zaatakuję tym wojskiem. Jest snajper. Dobra, ciebie tu. Snajpera. Więcej snajperów. A was w ogóle na obronie zostawię. Was już nie potrzebuję chyba robić. Shit, znowu mi manę wyżarli. Niedobrze. Ja tu będę potrzebował zbudować, ale nie tobą. Dobrze kliknąłem? Chyba jo, dobra. Tobą. Chcę tu mieć wieżę w razie czego, bo w wieży się też bohater szybciej regeneruje. Więc się przyda na pewno. Ale myślę, że za tym budynkiem, który questy daje, będzie lekka obstawa. Dobra. Muszę się wyleczyć z tego, z tej trucizny dziadowskiej. Okej. Kolejny anioł. Pięknie. Z dwoma aniołami będzie już dużo prościej, jak będzie znowu taki atak. A niedługo może być. Zniszczycie to w cholerę. No dobra. Teraz tutaj. W razie jakby miały być tam jakieś wieże. Jest kolejny dosyć pokaźny oddział. Oni niech się produkują. Tutaj niech się. Niech chociaż w jednym mieście robią cały czas orkowie, przydadzą się. Szamanów. Tutaj gdzieś. Gdzie ty miałeś iść niby, panie? Okej. Wejść do złota, a ty do wieży. No, jeden już ma level 5, leczy 20. Zniszczcie to dziadostwo. Też jakieś też surowce oczywiście dostajemy ze zniszczenia tych kopalni, więc też warto. Nie tylko dlatego, że wróg nie będzie miał. Dobra. Myślę, że was też tutaj poślę. Jak wy to zniszczycie, to poślę was tu. Później połączymy tę armię i spróbujemy go zaatakować. Oczywiście go nie pokonam taką armią, ale go na pewno trochę osłabię. Musimy go raz na jakiś czas atakować, bo będzie ciężko. Druga era w gnieździe. Smoki on też niedługo zacznie robić na pewno. I przyzywaczy. Your troops are under attack.
Dobra, jest okej. Okay. Się armia łączy. To mu zniszczymy. O, jest już przyzywacz pierwszy. Myślę, że same anioły sobie tam poradzą bez problemu. Dawać, dawać. Próbował mi wygnać anioła. Ciekawe. Da się? Jeżeli tak, to nie wiedziałem nawet o tym. Bo coś tam faktycznie na nim mrygnęło, ale nie zadziałało. Prawdopodobnie dlatego, że mój anioł miał po prostu zbyt wysoki level. Dlatego to zrezistowałem. Ale jakby się faktycznie dało, tak, to... O, to nieźle. Nie wiedziałem. Dobra, panowie. Zmasowany atak. Nawet nie będę nimi sterował, po prostu niech sobie tam atakują. Was wszystkich. Agresywnie atakować. Wszyscy. O, 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 tutaj. Zniszczcie te dwa demony, bo to jest prawdopodobnie jego główna obrona w tym momencie. Kuszników, samych kuszników chyba nawet wystarczy z takiego dystansu. Jak podlecą bliżej, to trolle jeszcze zaczną rzucać kamieniami i powinno być dobrze. Może nawet sami kusznicy wyrobią? Nie, nie sądzę. Trzeba was cofnąć trochę. Strzelać, strzelać. Dobrze. Drugiego. Nie zdążyłeś, panie. Nikt nie poczuł twojego bicza. Sorry. Dobra, jest dobrze, robimy go. Kolejni żołnierze. Szamani się robią. Jeden budynek do szamanów mi wystarczy, bo to jest strasznie diamentożerne, powiedzmy. A tu już jest full. Do diaksów w takim układzie was. Do diaksów. Jeden niech zostanie w razie czego do budowania. Totemy są spoko do właśnie zabijania latających jednostek, a demony mają głównie latające, więc to jest bardzo dobre. Bardzo mało HP ma ten budynek, ale jest mały i bije aż 50 obrażeń magicznych, a obrażenia magiczne są praktycznie nieuchronnymi obrażeniami, bo mało jaka jednostka, mało kto ma odporność na magię. Dobra. Generalnie widzę, że go tutaj przycisnąłem fajnie. Fajny materiał, wam powiem, wyszedł, bo było dosyć ciężko. Myślę, że mogę już sobie pozwolić na przejście tutaj bohaterem, żeby zacząć przejmować jego kopalnię. Coś tutaj idzie do mnie, ale myślę, że go powstrzymamy. On pewnie będzie szedł tutaj. Oho. A to nie jest tak dużo. Mój bohater ma full HP. Jest supportowany przez trzy anioły, które są jeszcze dowodzone przez niego. Więc jest spoko. Dobra, agresywnie tutaj. Pięknie. Nie macie tutaj w ogóle nic do gadania. Dobra. Myślę, że tutaj się przebiegnę. A to jest wieża. Zaznaczyłem ją. Może to nie jest wieża, może to jest coś większego. No, to jest coś dużego, tutaj on się zaczął budować. Musiał uciec jakimś cutasem. I on się tu buduje. No, to kolejnym idzie w to miejsce. No właśnie. O, właśnie, księże. Od księcia właśnie wzwyż już ma, jest zawsze pełno wieży w bazie. To jest okropne. Dobra, zniszczcie to. Myślę, że na te wieże mogę zacząć produkować nawet to, bo to jest jednak dobra rzecz. Warto to robić. Szybsza kawaleria, czy tam wilczy jeźdźcy. Gigantów będę mógł robić. Tytana mogę już, jest bardzo tani zresztą też. Harpie też będę robił, bo akurat u orków w miarę warto, dzięki temu buffowi do kombata. Przejmijmy te trzy kopaleńki. Okej, wy jesteście na agresywne. Tu jest kolejny anioł, niech tam sobie siedzi. A, szamani też berka mogą nakładać, właśnie. Też to jest bardzo dobre.
Nic więcej nie potrzebuję. Chyba jajcarnię ewentualnie trzecią. Bo bym chciał w jednej robić harpie i w dwóch bym chciał smoki. No, ewentualnie czwartą tą, nie wiem, arenę, battleground, battleyardem. Jak będzie po prostu, że będę to nazywał battleyardem. Później sobie to przetłumaczę, bo to chyba nie jest pobojowisko, bo battleground myślę, że to jest pobojowisko. Nie wiem. Okej, jak oni tutaj przyszli, to support tych. Koniecznie supportować trzeba tymi. Bo oni ładnie przytankują te firebole, a oni zrobią DPS-u też dużo. Się pozbędziemy tych wież. Dobra, lecieć już tam. Już tu sobie poradzą. A to jest ta lepsza wieża. Zniszczyć się to, piąty poziom tego. Okej, po robocie będzie. Dobra. Pięknie. Więcej, więcej orków na szukać, szukać wroga po mapie, chodzić. Trzeci poziom gniazda miał też. Zrezygnował. Ha, i po robocie, panie i panowie. Orkowie są generalnie mocni. Nie przepadam właśnie za tym, bo jak nam jakiś budynek osłabią, to nie ma tutaj nigdzie ikony naprawy. Cały czas nam płoną te budynki. Nie żeby to było jakieś, wiecie, to jest tylko irytujący szczegół. I dlatego nie przepadam generalnie za orkami, przez to, że nie mogą naprawiać budynków. A tak, poza tym jest to bardzo silna rasa. Demony też są mocne, ale no... Orkowie mają chyba większy spam od demonów, wiecie? Bo demonami tak... Demony właśnie rzadziej się atakuje demonami. Trzeba tak trochę nazbierać i idziesz. A orkowie to też się nazbiera i się idzie. Ale jak już dojdzie nasza armia pierwsza, jak już walczy w bazie wroga, no to mamy już kolejny taki oddział, który będzie szedł zaraz, nie? Demonami trochę też tak się da, ale droższe mają wojska, a demony też myślę i nie mogą, nie można sobie aż tak bardzo na to pozwolić. Myślę, że sobie wezmę do świty aniołka. Szaman też jest spoko opcją do świty z tego względu, że właśnie ma fajne zaklęcia przydatne. Ale anioł jest latającą jednostką, która też uzdrawia i leczy, też jest spoko. Do odkrywania, do walki aniołka sobie wezmę. Nie wiem, czy będę z niego korzystał w ogóle, ale niech sobie tam będzie. Więc, to był odcinek, nie wiem, któryś tam już, chyba szósty. Zobaczymy, przepoliczmy po prostu rasy i się przekonamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, szósty odcinek z serii Warlords Battlecry 3 single player, więc to była rasa orków. Później będą już chyba elfy. Jakieś tam, nie zwróciłem uwagi, więc bardzo serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków z tej oraz innych serii na moim kanale. Do Deceptus 2 też serdecznie zapraszam, rozgrywamy sobie potyczkę zwykłą rasą Imperium. Później będę prawdopodobnie grał elfami, więc zapraszam serdecznie na takim chillku przy jakiejś herbatce, czy jakichś tam chipsach, czy czym tam, czy czymkolwiek, jakbyście chcieli się zrelaksować po pracy, czy właśnie po szkole, to serdecznie zapraszam do takich chillowych właśnie rozgrywek w Disciples 2. No, w WB3 myślę, że jest troszeczkę więcej stresu i chaosu, więc to tak trochę mniej do pochillowania, ale Disciples 2 bardzo, bardzo przyjemnie myślę, że się to ogląda. Więc miłego dnia życzę, ja byłem Skowron 5, pozdrawiam i polecam. Do usłyszenia i do zobaczenia.